Panie i panowie, przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać Fortnite. I dzisiaj, moi kochani, wraz z moim przyjacielem Rogalikiem zagramy w Murder Mystery. Która z tych postaci jest detektywem, a któraś mordercą? A wy musicie to odgadnąć. Jeżeli stawicie łapeczkę w górę, decydujecie się na chłopa po prawej. Jeżeli stawicie subika z dzwoneczkiem, no to decydujecie się na tego chłopa po lewej. Wybór należy do was. Raz, dwa, trzy, klikamy! Wow, faktycznie, mieliście rację. To teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 1000 V-dolców. Ta osoba wygrywa, odezwij się do mnie na maila, mail masz podany w opisie. Dzisiaj też wam rozdaję 1000 V-dolców. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, no to strzel łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał i wpisz kodzik Farel do sklepu. Nie zapomnij też pochwalić się swoim nickiem z gry Fortnite w komentarzu, ponieważ spośród komentarzy wylosuję szczęśliwego zwycięzcę. Zapraszam jeszcze wszystkich oczywiście na pixyshop.pl po przekozackiej koszulki. Link znajdziecie w opisie. Witam serdecznie mieszkańców miasteczka Sherwood. Jeden z nas to jest taki Stinky Cheese. O, tamten chyba coś się spóźnił. Który chce nas tutaj wszystkich... Który się spóźnia? Ten o, właśnie się spóźnia. O, widzę właśnie go. Który chce nas zabić. Ja jestem pan szeryf i zawsze mam rację, więc jeżeli byście widzieli jakąś poszlakę, no to od razu proszę do mnie się zgłaszać. Ja się niestety nie ujawnię, ponieważ jedna osoba z nas jest mordercą i chce mnie zabić. Ja będę się rozpruwał od razu. Dobra, co? Makowiec, tak? Będzie zajadany? Tak, makowiec normalnie. Dobra, rozejść się, schować się, bo morderca grasuje, więc musicie znaleźć sobie bezpieczną kryjówkę. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego wszyscy idą na basen? To jest moje pytanie. Dziękuję, panie Rogaliku, za taką dobrą poszlakę. Nie, że ty mnie widzisz? Ale jak że to jest? Ale że pan Rogalik poczuł mój oddech na plecach? Nieprawda. Nieprawda? Nieprawda. Ja bym poprowadził. Proszę pana, ty Green Arrow, chodź ze mną. Wejdź tutaj. Wejdź tutaj. Wejdź tutaj. Czy to pan? Ty, to ty jesteś! Jeju, bo mi się pomieszał! Czekam! Nie, no ja myślałem, że to nie on! Uwaga, Rogalik grasuje! Nie! Panie detektywie, ostro, ostro! Dobrze, to on! Dobrze, tak jest! Brawo! I o to chodzi, o to chodzi! Tak się wyjaśnia! Dobra, tak jak powiedziałem, postaram się zaprowadzić w tym mieście porządek. I ty trochę taki jesteś Stinky Cheese. I postaram się zlokalizować tego oponenta, który chce nas zabić. Ty się zgłaszasz? Ty się zgłaszasz? On się zgłasza, stary. Ja bym go walił. Ja bym go walił. A mi się wydaje, że ty mnie za mocno podpuszczasz. Gdzie ty jesteś, Rogalik? Gdzie ty jesteś? Nie mam mnie z wami. No właśnie, dobra. Rozejdźmy się, może się ujawni morderca. No dobra, okej. Były gdzieś strzały jakieś? Były gdzieś jakieś strzały? Ja się tak zastanawiam. Mhm. Jak ci goście wskakują na ten dach? A dobra. Mi się wydaje, że to może być bait, że oni tam wskakują na ten dach. Ej, stoj! Gdzieś tu był jakiś strzał? Był tutaj gdzieś jakiś strzał, słyszałem? Czy ktoś coś widział? Czy ktoś coś widział? Halo? Szybko, szybko! Ja nic nie widziałem totalnie. Zgłaszajcie to do prokuratury. Pan prokurator. Zgłaszajcie to do sądu. Pan prokurator jest już tutaj na posterunku. Ja nie wiem, stary, ja się zastanawiam, dlaczego tak dużo ludzi w tej ciężarówce sobie stoi. To jest tragiczne, tragiczne. Bo nie chcą zginąć. Nie chcą zginąć. Nie chcą zginąć, oni tak tylko mówią. Stary, tak naprawdę to chcą. Ktoś gdzieś zginął, ale nie zwróciłem uwagi gdzie. No co, siedział sobie na ciężarówce. Siedział sobie na ciężarówce, kolega. Tak, ale panie Rogaliko, to gdzie ty teraz jesteś? Ja jestem, a co cię to interesuje? Czyżby obleciał pana strach? Nie, dlaczego? Bo mi się wydaje, że pan tutaj jest Stinky Cheese. A dlaczego tak uważasz? No nie! Widziałem cię od samego początku. Widziałem cię od samego początku. A jak? Czuję się oskamowany. Dobra, słuchajcie, gdzie jest pan detektyw?
Tu jest pan detektyw, dobra. Jest pan detektyw, dobra. Słuchaj, panie detektyw, niech pan wylosuje, kogoś i zabije po prostu. Nie! Co pan robi? No i brawo! I brawo! Ale no podpuścił! Takim oto sposobem ja jestem detektywem. Jesteś najlepszy! Jesteś najlepszy! Ale jest jednego mniej z nas, tak? Jak mamy to przeżyć, stary? Przecież bez nas ta ekonomia w tym naszym miasteczku totalnie upadnie. Nie, stary. Dobra, nie mam pojęcia. Rozejdźmy się, już się przestaję cieszyć z tego pucharu, idźmy. Ja wracam do pracy. Idę na stację. Na stację, powiadasz? Tak, tak, tak. Ja się boję. Ja się boję zabójcy. I ja też się boję zabójcy, kurde. Przecież ty jesteś detektywem, tak? Ty się boisz, tak? To my no mamy się teraz... Teraz no, się boję podwójnie, stary! Ty powinieneś nas chronić! Ja chronię! Tak, już ktoś to widział. Dobra, ja się tylko zastanawiam, co ty tutaj robisz? Siema, Farel. Siema. Czemu skaczesz po ciężarówce? Jakiej ciężarówce? Tak, ja w basenie pływam. Podpuszczałem cię tylko. Tak, ja w basenie pływam, stary. Jak ja widzę, jak piłką kopiesz, to co, kłamiesz? Ojeju, no. Ja się boję, ja się idę gdzieś schować. Ej, ty, gościu, pracownik stacji. Zamykaj drzwiczki, halo, bo tutaj jest tego. Powiedz strach mi, kolego, co ty robisz? A, on czeka na taksówkę, dobra, tu gościu muzyki słucha, wygląda czysto. Mi się wydaje, że tam w środku to jest morderca, co na kiblu. Wali kloca. A? Aha, aha. No dobra. Udowodnij, że nie jesteś mordercą, tak? O tak. Powiedz, dlaczego srałeś przy otwartym? Dlaczego srałeś przy otwartych drzwiach? Co jest? Który to? Tam pobiegł. Na dachu mi się wydaje. No na dachu. Nie. Na dachu to na jest. Na moich oczach morderca zabił. Mi się wydaje, że to ten na dachu co jest. Czyli to nie był ten gościu, co strał przy otwartym. Ja skaczę po aucie. Na drugie wskoczyłem, na różowe teraz. Niebieskie. Dobra. Ciekaw jestem, co wy tutaj przy autach robicie. E, ty, kucający, gdzie lecisz? Halo? Dlaczego zdezelowałeś samochód? Tamten. No co? Usiadłeś na krzesełku? To jest mi się wydaje, że to ten na dachu. To ten na dachu mi się wydaje. Mi się wydaje, że to na pewno nie ten, ale... Co robisz, gościu? Rączki. Pracownik stacji, weź mi przynieść wodę ze stacji natychmiast. Skocz mu po wodę, tak? Tak. Skocz mu po wodę. Chodź, dobra, ja ci przyniosę sam. Dobra. Masz. Dzięki. To napiję się. Bul. Bo ta praca jest męcząca, naprawdę. To nie jest złe, bul. Przestańcie dewastować to miasto. Już nie dość, że morderca jest, to walisz jeszcze w ten znak, gościu. Lecz się, okej? Okay? Dobra. Szukajmy. To nie moja praca, to muszą policjanci się zająć. Też mi się tak wydaje. Mi się wydaje, że gdzieś się ukrył w knajpie. Trzeba tutaj szybciutko sprawdzić, tak. Tutaj, mi się wydaje, że za frytownicą się schował. Nie, chyba nie, co? Chyba nie ma go, no za frytownicą. Ty, przy frytownicy odwróć się. To ja! Ty. Ja frytki smażę teraz z chłopem, na wzmianę. No, widzę. No. Widzę, że posmażysz frytki, ale wyglądasz podejrzanie. Byłeś jedyny. Zaprowadź mnie do miejsca morderstwa. Gdzie było miejsce morderstwa? Szybciutko, w podskokach. Widzę cię. Nie uciekaj, widzę cię cały czas. Ja na frytownicy cały czas placki smażę. Nie kłam. Tak, na frytownicy jestem cały czas. Dobra, okej. Gościu czerwono... Kurde, spadłem z dachu! Gdzie? Spadłem z dachu! Ja pierdziu. Centralnie obok mnie miałeś pistolet. Jak głupek, ostatni. Ach, za ciasno było. Mam nadzieję, moi kochani, że wam się podobał tego typu odcinek. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek z Murder Mystery. Zapraszam też was na kanał Rogalika, do którego link znajdziecie w opisie. W opisie też znajdziecie link do moich social mediów, do TikToka, Instagrama, Facebooka, Discorda. Wszystko macie na dole, klikajcie, dołączajcie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!